Niemal codziennie media przekonują nas o konieczności ochrony środowiska. Może ci się jednak wydawać, że jeden człowiek nie jest w stanie swoim postępowaniem poprawić jego stanu. W rzeczywistości środowisku najlepiej służą właśnie drobne działania podejmowane przez każdego z nas. W gospodarstwach domowych codziennie wykorzystuje się wiele produktów, których resztki, czyli odpady, są źródłem zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Czerpiąc duże ilości energii elektrycznej, nieświadomie przyczyniamy się do ogromnego zużycia węgla. Powoduje to, że elektrownie emitują do atmosfery coraz więcej szkodliwych substancji. Możemy wpłynąć na poprawę stanu środowiska, pamiętając o tym, by kupować towary przyjazne dla środowiska, na przykład środki do mycia i prania ulegające szybkiemu rozkładowi. Wybierać produkty w opakowaniach zwrotnych lub oznaczonych jako możliwe do przetworzenia. Oszczędzać energię elektryczną i wodę. Segregować odpady oraz podróżować środkami komunikacji publicznej zamiast samochodami. Biodegradacja. Jest to proces naturalnego rozkładu odpadów przez mikroorganizmy żyjące w glebie i wodzie. Najszybciej ulegają jej substancje organiczne, np. resztki jedzenia. Znacznie wolniej przebiega biodegradacja tworzyw sztucznych. Trwa ona setki lat. Papier rozkłada się 6 miesięcy. Reklamówka 10 lat. Puszka aluminiowa aż 100 lat. A butelka plastikowa 500, a szkło w ogóle się nie rozkłada. Na składowiska odpadów trafia wiele przedmiotów, które człowiek mógłby ponownie wykorzystać. Wystarczyłoby je segregować. Najlepszą metodą postępowania z odpadami jest recykling, czyli przetworzenie odpadów na nowe produkty. Jego zaletą jest oszczędność surowców i energii potrzebnej do wytworzenia tych produktów. Materiały, które nadają się do recyklingu, to surowce wtórne. Należą do nich szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale takie jak aluminium czy miedź. Segregacja odpadów. Do zielonego pojemnika należy wrzucać butelki szklane i słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. Do niebieskiego pojemnika należy wrzucać gazety, książki w miękkich okładkach oraz zeszyty, kartony i pudełka, torby papierowe oraz papier pakowy. Do żółtego pojemnika należy wrzucać plastikowe butelki i opakowania po żywności, kosmetykach, środkach czystości i napojach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, nakrętki, opakowania stalowe i aluminiowe. Do brązowego pojemnika należy wrzucać warzywne i owocne obierki, fusy po kawie, zwiędłe kwiaty i rośliny oraz resztki jedzenia pochodzenia roślinnego. Dbamy o to, żeby było czyste nasze święto wszystkie.